Cześć, nazywam się Mateusz Kobryn i zajmuję się tematem neuroróżnorodności. Wspieram w ten sposób działy Diversity and Inclusion w organizacjach i w firmach, które chcą dowiedzieć się czegoś więcej na temat takiej neurologicznej różnorodności ich pracowników i też mieć przewagę nad swoją konkurencją w tym, jak o pracowników dbają, w tym, jak dbają o ich motywację, o efektywność, w jaki sposób przeciwdziałają quiet quittingowi, frustracji pracowników, ich wypaleniu. Jeśli Ty chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, wyszukaj Mateusz Kobryn na LinkedIn. Tam będziesz mógł zapoznać się z tematyką moich warsztatów i szkoleń. Również zapraszam do obejrzenia moich filmików. Czym jest kultura uwzględniająca neuroróżnorodność? Czym jest zarządzanie tą neuroróżnorodnością? Z poprzedniego filmiku już wiesz, że mamy różnych pracowników o różnych potrzebach, o różnym temperamencie, inaczej reagujących na bodźce. W związku z tym powinniśmy inaczej organizować niektóre zadania, zapobiegać ich wypaleniu czy quiet quittingowi, o którym coraz więcej się mówi, czyli no, takiej frustracji tych pracowników i po prostu dbać o ich potrzeby. Gdybym miał zobrazować to metaforą, czym jest zarządzanie, takie kalibrowanie wręcz nawet proporcji tej neuroróżnorodności w firmie czy w organizacji, użyłbym takiego metafory, takiego słoja. Wyobraź sobie pusty, duży słój, który chcesz czymś wypełnić i masz pod ręką kamienie. To mogą być nawet brylanty i wyobrażasz sobie pracowników, którzy są ustrukturyzowani, którzy zawsze realizują swoje zadania zgodnie z planem, którzy często realizują Twoje oczekiwania i takimi kamieniami czy też brylantami wypełniasz ten kamień, wypełniasz ten słoik. On wydaje się już pełny. Natomiast realność jest taka, że nie możemy wybrać tylko takich pracowników, oni też potrzebują innych. Ten słój wcale nie jest pełny. Możemy do niego, jak w popularnej metaforze, dosypać piasku i uzupełnić przestrzeń między tymi kamieniami. Tą przestrzeń możemy sobie wyobrazić, zajmują osoby, które są dobre w networkingu, podejmują wiele zadań, są elastyczne, odporne na zmiany, w związku z tym bardzo potrzebne tym brylantom i realnie też w Twojej organizacji takie osoby są, ich jest całkiem sporo. Czy ten słoik jest już wypełniony? Możemy powiedzieć, że tak. Ale to, co bym jeszcze zaproponował jako zobrazowanie właśnie tego, czym jest kultura neuroróżnorodności, to dodanie tam czegoś, co to cementuje. Wyobraźmy sobie, że wlewamy do słoika wodę, wtedy on jest już szczelnie wypełniony, ale ta woda to jest też coś, co łączy te kamienie z piaskiem, co sprawia, że struktura jest bardziej stabilna i bardziej spójna. W związku z tym możemy podjąć wiele działań, które umożliwią nam odpowiednie zarządzanie neuroróżnorodnością w firmie. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, obejrzyj następne filmy, w których tłumaczę, jakie potrzeby mają pracownicy bardziej ustrukturyzowani, a czego potrzebują ci, którzy są nieco bardziej elastyczni, nieco bardziej nastawieni na komunikację, na zmianę tasków, na multitasking i na większą różnorodność.